Jak narodziła się legenda jednego z największych tępicieli rycerzy rabusiów na Dolnym Śląsku? Skąd wzięło się powiedzenie pijany jak świnia? Kto nazywany był czarną owcą wśród piastów? Gdzie chowali skarby cystersi z Krzeszowa? I jakie tajemnice kryje tunel między średniowiecznymi zamkami? Opowiemy Wam o tym podczas dzisiejszej wycieczki do jednych z najstarszych warowni na Dolnym Śląsku. Zapraszamy Was dziś na wycieczkę do dwóch zamków, których właściciele zasłynęli ze srogości, pijaństwa, gwałtów i rozbojów. Zabieramy Was do Bolkowa w województwie dolnośląskim, gdzie odwiedzimy jedne z najstarszych na ziemiach polskich warownie. Ich historia to mieszanka bohaterskich czynów i niechlubnych wydarzeń, o których nie mówi się zbyt często w podręcznikach. I choćby dlatego sprawdźcie, czemu warto odwiedzić sąsiadujące zamki w Bolkowie i Świnach. Według legendy pierwsze założenie obronne na wzgórzu zamkowym powstało już w IX wieku za sprawą pogańskiego księcia Bolecka. Nie ma jednak na to żadnych dowodów. Najprawdopodobniej w pierwszej połowie XIII wieku w najwyższym punkcie wzgórza powstaje kamienna wieża otoczona drewnianą zabudową. Około roku 1277 książę Bolesław II Rogatka przebudowuje zamek, wznosząc kamienne mury wraz z systemem bram oraz murowane budynki mieszkalne. W tym samym czasie wieża otrzymuje nietypowy na polskich ziemiach kształt dziobowy. W jej przyziemiu znajduje się loch głodowy, a wejście na wyższe kondygnacje umożliwiają schody znajdujące się wewnątrz grubego na 4,5 metra muru. Lecz zanim opowiemy Wam o zamku, poświęcimy kilka chwil jego twórcy, bo postać była to nietuzinkowa. Bolesław II Rogatka, zwany także Łysym, Srogim lub Cudacznym, nie miał zbyt dobrej opinii, nazywany był wręcz czarną owcą wśród piastów. Był bowiem człowiekiem złym, gwałtownym, lubieżnym i bez żadnych zasad. Jak przypuszczają niektórzy, swój specyficzny gust i charakter zawdzięczał kontrowersyjnym metodom wychowawczym stosowanym przez świątobliwą babkę Jadwigę Śląską i niezwykle pobożną matkę. Obie podobno zmuszały go za młodu do mycia nóg zakonnicom i niezwykle ascetycznego stylu życia. Rogatka nie zapomniał tych upokorzeń. Nie pożegnał się z umierającą w 1265 roku matką, ani nie wziął udziału w uroczystościach kanonizacji babki. Rogatka rządy rozpoczął od mocnego przytupu tuż po śmierci ojca Henryka Pobożnego. Gdy w całym kraju trwała jeszcze głęboka żałoba, Bolesław zwołał pierwszy na ziemiach polskich turniej rycerski w Lwówku Śląskim, na którym bawił się świetnie. Trzeba też przyznać, że fantazji Rogatce nie brakowało. Zdarzało mu się, tak dla zabawy,
ściąć na trakcie przypadkowych przechodniów. Nadworny błazen, który zbyt dobitnie śmiał się z Bolesława, został przez niego skazany na śmierć. Kat położył na pniu głowę nieszczęśnika i ku uciesze tłumu opuścił mu na kark pęto kiełbasy. Trafniś najwyraźniej nie docenił jednak żartu księcia i umarł ze strachu. Rogatka skwitował to stwierdzeniem, iż zabrakło mu poczucia humoru. Bolesław Rogatka nie wahał się przed wykorzystywaniem rodziny do swoich politycznych celów. Przemocą uprowadził własną siostrę z klasztoru w Trzebnicy i wydał ją za mąż za księcia Przemysła I. Ruszył też na wojnę ze swoimi młodszymi braćmi, najeżdżając księstwo wrocławskie, gdzie w środzie dokonał potwornej zbrodni, paląc w kościele 500 osób. Zmuszony przez zaciężne wojsko do wypłaty żołdu, zaczął wyprzedawać majątek i grody ze swojego księstwa niemieckim rycerzom. Przyciśnięty brakiem gotówki rabował swoich poddanych i kupców. Nie omieszkał także napaść na biskupa wrocławskiego Tomasza I, przez co został obłożony klątwą papieską. Wymusił na nim jednak zmianę obowiązujących dziesięcin na pieniężne i wypłatę 2000 grzywien srebra okupu. Rogatka zmarł w 1278 roku, pozostawiając swoim następcom księstwo mocno okrojone i w nie najlepszym stanie. W XIV stuleciu zamek w Bolkowie rozbudowują Bernard Świdnicki i Bolko II Mały, lokując tu przy okazji skarbiec książęcy. Po śmierci tego ostatniego zamek na chwilę trafia w ręce jego żony Agnieszki Habsburżanki, a po jej śmierci przechodzi pod panowanie korony czeskiej. Od tej pory zamek rządzony jest przez starostów i namiestników. A że ma on w sobie coś, co przyciąga niepokornych rabusiów i hulaków, to jednym z nich zostaje Hans von Czernin. Był on jednym z największych rabusiów na Dolnym Śląsku, a za skórę zalazł przede wszystkim kupcom z Wrocławia i Świdnicy. Wrodzony spryt i przysłowiowe szczęście pozwoliły mu prowadzić zbójecki proceder przez kilkadziesiąt lat. A jak skończył, opowiemy wam nieco później, przy okazji wizyty na Zamku Świny. Swój ostateczny kształt zamek otrzymuje podczas przebudowy w XVI wieku, prowadzonej pod okiem architekta Jakuba Para. Powstaje wtedy budynek mieszkalny zwany Domem Niewiast, połączony krużgankiem z istniejącymi zabudowaniami, którym nadano cechy renesansowe. Przy okazji rozbudowano też fortyfikacje, dodając drugą, niższą linię murów oraz przystosowując je do użycia broni palnej. Po przebudowie zamek miał powierzchnię ponad 7,5 tysiąca metrów kwadratowych i należał do największych wówczas na Dolnym Śląsku. Podczas wojny 30-letniej warownia długi czas opiera się szturmom, ostatecznie jednak kapituluje w 1646 roku. Mocno uszkodzony zamek trafia w ręce rodziny von Zedlitz, która w 1703 roku sprzedaje go cystersom z Krzeszowa. Braciszkom jednak warownia pisana nie była, bo w przeciągu zaledwie kilkudziesięciu lat zostaje trzykrotnie zniszczona pożarami wywołanymi od uderzenia pioruna. W 1810 roku po sekularyzacji zakonu zamek staje się własnością państwa pruskiego. Przez kilka wieków krążyły opowieści o skarbach ukrytych na zamku, potęgowane jeszcze historycznymi faktami o dawnym skarbcu książąt piastowskich. Dodatkowo na początku XIX wieku pojawiły się nowe informacje. Otóż podczas kasaty majątków klasztornych przez władze pruskie zakonnicy starali się ukryć co cenniejsze przedmioty i kosztowności. Sądzono, iż cystersi, którzy nigdy nie mieszkali na zamku, nabyli go właśnie po to,
by ukryć tu swoje skarby. Szukali ich już w czasach napoleońskich Rosjanie, którzy przebywali wówczas na zamku. Wykuli widoczną do dziś dziurę w lochu głodowym, lecz wewnątrz znaleźli tylko dwa szkielety. Historia ta nabrała jeszcze bardziej realnych kształtów po 1985 roku, kiedy to wojsko odnalazło bardzo cenne monety w innej siedzibie cysterskiej, w opactwie w Lubiążu. Niestety skarbu w Bolkowie nie odnaleziono, choć nie wiadomo, co jeszcze kryje się w warowni. Opuszczony i zaniedbany zamek popada w ruinę. W XIX wieku romantyczne ruiny zaczęto wykorzystywać na imprezy muzyczne i letnie przedstawienia teatralne, a pod koniec stulecia dzięki wsparciu cesarza Wilhelma II przeprowadzono nawet remont. Od 1900 roku w ruinach funkcjonowało nawet niewielkie muzeum regionalne. Warownia ma też tajemnice związane z czasami II wojny światowej, ale o nich opowiemy Wam po wizycie na Zamku Świny. W 1945 roku zamek staje się oddziałem Muzeum Narodowego we Wrocławiu i w latach 50. rozpoczynają się prace konserwatorskie. Wznowiono je w latach 90. i trwają do dziś. Pomimo ciągłych prac zamek prezentuje się okazale. W oczy rzuca się przede wszystkim okazała wieża dziobowa w kształcie kropli wody. Jest to rozwiązanie niezwykle popularne we Francji i Czechach, które zastosowano jedynie w dwóch zamkach na ziemiach polskich. Z jej szczytu rozpościera się malownicza panorama na okolice. Większość budynków mieszkalnych założenia jest zrujnowana. W dobrym stanie znajduje się jedynie odbudowany w latach 20. XX wieku dom niewiast, w którym urządzono niewielkie muzeum poświęcone zamkom dolnośląskim. Warto także wybrać się na dziedziniec pomiędzy Zamkiem Górnym a drugą linią murów. Szczególnie przyciąga dziedziniec zwany Ogrodowym, wykorzystywany obecnie jako taras widokowy na miasto i sąsiedni Zamek Świny. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Według legend pierwsza osada obronna w Świnach powstała już w VIII wieku za sprawą bohaterskiego czynu niejakiego Biwoja, który uratował czeską księżniczkę Libuszę przed szarżą Odyńca. Za swój czyn nagrodzony został herbem Świńska Głowa i ręką księżniczki Kasy. Ich małżeństwo było też początkiem rodu Świnków, którzy niecały wiek później wznieśli w okolicy obronną siedzibę rodową. Pierwsza pisana wzmianka o nim pochodzi od czeskiego kronikarza Kosmesa, który wspomina o tajemnym spotkaniu w grodzie Cwiny in Polonia w celu obalenia księcia Swetopoluka. Kolejny raz gród pojawia się w bulli papieża Hadriana IV w połowie XII wieku, gdzie wymieniany jest jako kasztelania podlegająca piastom śląskim. W XIII wieku osada traci na znaczeniu w związku z budową pobliskiego zamku w Bolkowie przez Bolesława Rogatkę, który lokuje tam centrum administracyjne. Decyzją Bolka I Srogiego Świny tracą status kasztelanii i przechodzą w ręce prywatne rodziny Świnków, którzy mieszkali tu aż do XVIII wieku.
Świnkowie w XIV wieku wznoszą czteropiętrową wieżę mieszkalną z kamienia polnego, która do dziś jest najstarszym zachowanym elementem założenia. W miejscu drewnianoziemnych wałów powstaje także mur obronny. Dalsza rozbudowa następuje w XV wieku, kiedy do wieży dobudowano budynek mieszkalny z własnym dziedzińcem. Właścicielem zamku był w tym czasie Guncel von Świnka, który zasłynął ze zwalczania panoszących się po okolicy rycerzy rabusiów. I tu czas wrócić do jednego z najsłynniejszych rycerzy rozbójników, wspomnianego wcześniej przy okazji Bolkowa, Hansa von Czernina. Zajadłość, z jaką Guncel von Świnka tępił rozbójników, wynikała z jego zamiłowania do alkoholu. Jego pijackie popisy były podziwiane w całej środkowej Europie i nie było nikogo, kto by mu dorównał w pijaństwie. Gdy w 1455 roku Hans von Czernin napadł na wóz, który wiózł piwo i wino do zamku Świny, spragniony Guncel wściekł się niemiłosiernie. Zebrał watachę zbrojnych rycerzy i uderzył z zaskoczenia na siedzibę rabusiów. Zamroczeni skradzionymi napitkami bandyci nie stawiali większego oporu. Hans próbował jeszcze szukać schronienia w zamkowej kaplicy, ale wściekły Guncel nie uszanował poświęconej ziemi i bezlitośnie zamordował von Czernina. Taki był koniec najsłynniejszego śląskiego rabitera, a zarazem początek sławy Guncela von Świnka. Guncel nie był jedynym z rodu, którego historia wiązała się z alkoholem. Zapewne przez te wyczyny właśnie im zawdzięczamy powiedzenie pijany jak świnka, które z czasem ewoluowało do znanej obecnie wersji. Wielowiekowa praktyka sprawiła, że z pokolenia na pokolenie organizmy świnków osiągały coraz wyższy próg odporności na procenty, czyniąc ich niezrównanymi w pijackich konfrontacjach z sąsiadami i okoliczną szlachtą. Legendarne były również biesiady na zamku. Podczas jednej z nich Georg von Świnka założył się z jednym z polskich szlachciców o to, kto więcej wina wypije. A zakład był naprawdę wysoki, bo przeciw karocy zaprzężonej w 6 koni Świnka postawił 1000 dukatów. Zaczęło się od 24 potężnych butelek węgrzyna i gdy szlachcic miał już nieźle w czubie, Świnka kazał wnieść końskie poidło wypełnione reńskim winem, które wypił jednym haustem. Po tym wyczynie przeciwnik powoli wstał i zataczając się opuścił zamek. Kolejny ze świnków, żyjący 110 lat Burgman, słynął z zamiłowania do picia wina z pucharu o niebagatelnej pojemności 10 litrów. Twierdził też, że swoją dobrą dyspozycję zawdzięcza regularnemu piciu wina. I coś w tym chyba musiało być, bo w wieku 100 lat potrafił szaleńczo gnać po okolicznych lasach na koniu, a zmarł od zwykłego przeziębienia, którego nabawił się podczas polowania. Jego syn Jan Zygmunt najwyraźniej odziedziczył po ojcu nie tylko geny długowieczności, ale także zamiłowanie do trunków. Jednak jego żona, wychowana w surowej protestanckiej regule, ograniczała mu spożycie do jednej czarki dziennie i to pod warunkiem, że wcześniej streścił jej całą stronę pism Marcina Lutra. Po śmierci żony Hetery, Jan ożenił się z liczącą 15 lat Katarzyną von Sommerfeld. Pan młody, pomimo że stanął na ślubnym kobiercu w wieku 81 lat, spędził z małżonką kolejnych 15 wiosen, doczekawszy się dwóch synów. Jeden z nich, Jan Zygmunt Młodszy, zamiast pijaństwu oddawał się myślom metafizycznym. Zaprosił nawet do zamku słynnego mistyka Jakuba Beme, z którym rozważał sens życia,
tworząc przy okazji największą na Śląsku bibliotekę mistyczno-teozoficzną. Jako człowiek obyty w świecie i podróżnik, zmienił zupełnie charakter warowni. Dokonał tego, sprowadzając włoskich architektów, którzy postawili na nowo budynek mieszkalny. Zamek ufortyfikowano, dodając basteje, mury wzmocniono bastionami, a do mieszkalnej części kompleksu doprowadzono most zwodzony. Pracę na krótko przerwała wojna 30-letnia, jednak Szwedzi pod świny nie podeszli. Czasy Jana Zygmunta Młodszego były zarazem ostatnim pomyślnym okresem Zamku Świny. Po bezdzietnej śmierci Jana Zygmunta Młodszego zamek trafił w ręce bocznej linii rodu, która nie była już tak przedsiębiorcza i Świnkowie zaczęli ubożeć. Do tego w czasie wojny siedmioletniej zamek został złupiony i ostatecznie Świnkowie wystawili go na licytację. Kolejni właściciele, rezydujący głównie w Wiedniu i w Dolnej Austrii, nie wykazywali większego zainteresowania zamkiem. Ten oddany w dzierżawę wykorzystywany był jako magazyn zboża i słomy. Dzieła zniszczenia dokonały katastrofy naturalne w połowie XIX wieku. Najpierw huragan zniszczył wieżę, a później pożar wypalił pozostałe wnętrza. Pod koniec wieku zezwolono nawet na pozyskiwanie z warowni kamienia na budowę gościńca, a w piwnicach uruchomiono uprawę pieczarek. Nastawienie do ruin zmieniło się wraz z początkiem XX wieku, kiedy to nawet udało się dokonać renowacji wieży i otwarto go dla turystów. O sekretach z czasów II wojny światowej na zamkach Świny i Bolków opowiemy Wam już za chwilę. Natomiast tuż po wyzwoleniu opuszczonym zamkiem nikt się nie interesował do lat 50., kiedy to odkryto jego piastowskie pochodzenie. Przeprowadzono badania archeologiczne, uporządkowano teren i dokonano drobnych napraw i renowacji. Niestety w 1991 roku zamek trafił w ręce szwedzkiego biznesmena, który pomimo wielu śmiałych i niekiedy karkołomnych planów, żadnego z nich nie zrealizował, a zamek był niedostępny dla turystów. Od 2022 roku zamek Świny ma już nowego właściciela, który prowadzi prace konserwatorskie i renowacyjne. Udostępniono go także dla turystów, dzięki czemu możemy przyjrzeć się mu z bliska. Największe wrażenie, jak dawniej, robi XIV-wieczna kamienna wieża. Jej parter zajmowała sala rycerska wyposażona w bogatą dekorację sztukatorską, której ślady można jeszcze zobaczyć we wnękach okiennych. Do wieży przylega renesansowy budynek mieszkalny, niestety obecnie w nieco gorszym stanie i niedostępny do zwiedzania. Na Zamku Dolnym znajdują się pozostałości reprezentacyjnego pałacu oraz nowożytnych fortyfikacji. Jeszcze teraz widać resztki wspaniałych sgrafitowych dekoracji zdobiących niegdyś zamkowe fasady oraz ozdobnych obramień okiennych. W dobrym stanie zachowała się brama wjazdowa z barokowym portalem, ozdobionym kartuszem z herbem rodu Świnków. Od lat krążą legendy o tunelu łączącym zamki w Bolkowie i Świnach. Mieli z nich korzystać m.in. ukrywający się kochankowie pochodzący z rodów właścicieli. Ale my opowiemy Wam o bardziej współczesnych tajemnicach dotyczących okresu II wojny światowej. W tym czasie zamek w Bolkowie był już własnością państwa niemieckiego, a warownia w Świnach została odebrana właścicielom, przeciwnikom hitlerowskiego reżimu, szantażem. Rudolf Hoyos miał oddać budowlę w zamian za wolność żony Marii.
Według niepotwierdzonych do dziś informacji, w czasie wojny oba obiekty miały duże znaczenie dla hitlerowców. W Bolkowie mieścił się ośrodek badawczy i administracja tajnych zakładów firmy Vereinigte Deutsche Maschinenwerk, a w zamkach miały znajdować się jednostki, których zadaniem było prowadzenie badań i nadzór nad fabrykami zbrojeniowymi. Pod koniec wojny w okolicach ulokowano także kilka filii obozu Grossrosen, których więźniowie mieli między innymi udrażniać tajne przejścia między zamkami. W ostatnich dniach przed wyzwoleniem SS-mani mieli w nich ukryć część legendarnego skarbu Wrocławia. Wejścia do nich zostały zabetonowane śluzami wypełnionymi piaskiem, a wykonujący te prace więźniowie zabici. W latach 90. prywatni poszukiwacze starali się dotrzeć do podziemi, jednak bez powodzenia. W 1998 roku powiało nawet grozą, gdy okazało się, że jeden z poszukiwaczy został zabity. Ostatecznie stwierdzono jednak, że były to porachunki gangów z Jeleniej Góry, ale któż to wie naprawdę? Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.